naturalna. I te informacje my zbieramy jako Straż Miejska, my je odbieramy od mieszkańców. Jesteśmy tutaj takim, w takiej dosyć może niewdzięcznej roli, to fakt, ale jesteśmy pośrednikiem. Tak to zostało w naszym mieście przyjęte, że Straż Miejska, ponieważ pełnimy dyżury całodobowe, przynajmniej jeżeli chodzi o dyżurnych, w patrolach, czyli w terenie mamy też iluś tam 10 czy kilkuset strażników codziennie na terenie całego miasta, mówię o całej dobie już. I te informacje my zbieramy. Ale to nie znaczy, że wyłapujemy zwierzęta, że je przewozimy, zwłaszcza zwierzęta dzikie. My te informacje musimy zebrać i przekazać. Przekazać do odpowiednich instytucji. Zwierzęta domowe, ranny kot, pies ranny czy pies błąkający się bezpański do schroniska dla zwierząt, martwy pies, kot czy zwierzę dzikie, żyjące dziko, martwe do pogotowia dla czystości. I tam to już idzie też dalej, bo też są ci panowie muszą wiedzieć, co zrobić ze zwierzęciem, gdzie go przekazać, do jakiej lecznicy w celu przeprowadzenia badań, w celu wykluczenia wścieklizny. Mówię tutaj o zwierzętach żyjących dziko, także jest to temat bardzo szeroki. Jeżeli odpukać, żeby się nie przetrafiło, jeżeli byłby teren zapowietrzony wścieklizną, są kolejne, całkowicie inne procedury. Zwierzęta żyjące dziko łowne, takie właśnie jak dzik, sarna, czy jelenie i tym podobne, bo takie i osobniki również były w centrum miasta były, to przekazujemy do Wydziału Zarządzania Kryzysowego. O, brzmi bardzo mocno, kryzys. Nie, Wydział Zarządzania Kryzysowego akurat podpisał umowę, tak to się akurat tam, tak jest to przyjęte w Urzędzie Miasta. Tam została podpisana umowa ze specjalną firmą, która właśnie zajmuje się, podejmuje decyzję, co zrobić z takim stadem dzików, które pojawia się notorycznie, na przykład gdzieś tam w okolicach osiedla greckiego. Bo tak, z takim problemem niedawno mieliśmy do czynienia. Nie wygonimy go, nie wyłapiemy. My możemy tylko apelować o dwie rzeczy do mieszkańców. Nie dokarmiać, nie płoszyć, nie zbliżać się. Być obojętnym, przekazać informacje, być obojętnym. Nie puszczać luzem psów. Nie wolno. Bo zwierzę, które jest zaszczute, które się wystraszy, jest niebezpieczne. Niebezpieczne, ono zareaguje bardzo nieracjonalnie, ono będzie się broniło. Także taki wypadek mieliśmy na Nowym Mieście, w okolicach, w rejonie bodajże ulicy Głównej Bałtyckiej, gdzie ten dzik faktycznie i jakiegoś psa, nie wiem czy go nie zabił, uszkodził jakiś samochód, skaleczył mężczyznę, ale ten dzik był zaszczuty już. On był zaszczuty, on nie wiedział, gdzie się ma podziać. Gdzieś tam wybiegł na jezdnię. Także pamiętajmy o tym, żeby postępować bardzo racjonalnie. A nie jest duży osobnik jakiegoś rogacza, a tatuś biegnie z dzieckiem i krzyczy: chodźcie, chodźcie dzieci, zobaczcie je. Jak ten iluś set kilogramowy czy tonowe zwierzę, jak zareaguje, co się stanie, może dojść w każdej chwili do tragedii. Także naprawdę bądźmy ostrożni. A te informacje instytucja czy firma, która podpisała umowę, o której wspomniałem wcześniej, oni podejmą decyzję. Oni się zajmują tym, czy zastosować odstraszacze, czy zastosować wyłapywanie, wywożenie w inne regiony Polski. To już podejmują decyzję tutaj fachowcy, na pewno nie strażnik. Dużo do powiedzenia mają leśnicy, jeżeli chodzi o zwierzęta ranne. Co z tym dalej robić? Czy łowczy, tak samo koło łowieckie, zwierzęta dzikie i koła łowieckie, to są jak gdyby przypisane dwie do siebie rzeczy. Jak dokarmiać? Pamiętajmy, nie dokarmiajmy żadnych zwierząt. Po to są pojemniki na śmieci, ażeby tam gromadzić wszystkie odpadki, resztki, a nie składować je obok, bo przyjdzie i ktoś się naje. Za dobre serce płacimy w tej chwili stadami dzików, które są to, nazwijmy je, dzikami miejskimi. One poruszają się w tej przestrzeni miejskiej. Po co? No bo mają za darmo jedzenie. Każdy z nas,
to by dostawał dla swojej rodziny za darmo jedzenie, przychodziłby po nie. Znowu brak świadomości, która dokładnie ma swoje konsekwencje. To ma swoje konsekwencje. A z dzikami jest bardzo poważny problem, bo one się bardzo szybko i bardzo mocno przywiązują do danego miejsca, do danych ludzi, do tego, że dostaną jedzenie. Wracając do psów, od początku 2009 roku decyzją Rady Miasta Poznania wprowadzono elektroniczny system rejestracji psów. Czy zdał on egzamin? Jak to wygląda? Czy zdał on egzamin? Czy dzięki temu mamy mniej właśnie tych bezpańskich psów? Czy łatwiej było je odnaleźć? Trafiły do właścicieli? Tutaj właśnie to działa początkowe działanie jest całkowicie, początkowy efekt jest całkowicie inny, ale tego się spodziewaliśmy. Ja powiem tak. Chciałem robić i robię za każdym razem publicznie, jeżeli mamy tylko ku temu okazję, a dzisiaj taka okazja akurat się nadarza, żeby podziękować Państwu jako dziennikarzom, bo to dzięki Wam udał się cały program czipowania psów. Dlaczego? Dlatego, że gdyby mieszkańcy o tym nie wiedzieli, nie byłby temat nagłośniony i rozmawialiśmy wtedy i o rzeczach pozytywnych i o negatywnych. Ale cały czas ten temat był na fali, non-stop, powtarzany. Organizowaliśmy różnego rodzaju briefingi, konferencje, szkolenia, gdzie na szkoleniu było więcej dziennikarzy, aniżeli chodziło o to, ażeby ta informacja żyła. No i do czego zmierzam? Udało się. Udało się, blisko 40 tysięcy psów jest zarejestrowanych, ma wszczepiony ten elektroniczny chip. Czyli sukces. Sukces, tak. Ale czy ilość bezpańskich psów jest mniejsza? Jeszcze nie. To się przełoży. Mamy przykłady innych miast, na przykład Gdańsk, który ten system ma wprowadzony już od końca lat 90., także bardzo, bardzo długo, długo wcześniej, chyba jako jedno z pierwszych miast w Polsce. I tam to zaczęło w ten sposób działać, że ilość tych psów bezpańskich, porzuconych, zdecydowanie, ale podkreślam, zdecydowanie zmalała. Całkowicie ten problem, nie wiem czy nigdy, ale nie zostanie rozwiązany. W Poznaniu na przestrzeni lat rocznie strażnicy przekazywali do schroniska na poziomie 550-600 psów strasznie rocznie. Duża liczba. Po wprowadzeniu elektronicznego systemu rejestracji, po wprowadzeniu chipowania i wprowadzeniu naszych kontroli, bo pokazaliśmy, że nie będzie to martwy przepis, ta ilość wzrosła do poziomu 930-940 w pierwszym roku. Proszę zobaczyć, jaki skok. 600, a 900. Bardzo duży skok, ale tego się spodziewaliśmy. Drugi rok porównawczy to jest spadek do mniej więcej około 780-800 psów rocznie, jeżeli dobrze pamiętam. W tej chwili mamy kolejny rok i ten rok zapowiada się na poziom około 700 psów. Jeszcze jest więcej. Jeszcze jest więcej. I teraz jakie są motywy, jakie są przyczyny? Finansowe? Również. To też trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, że wraz z tym programem w bazie danych Urząd Miasta ma praktycznie wszystko. Jeżeli jest obowiązek uiszczania opłaty lokalnej od posiadania psa, no to w tej chwili już nie ma problemu w tym, ażeby to ściągnąć. Zaznaczam, tego nie robi Straż Miejska, to nie jest wykroczenie, my tego nie sprawdzamy. Robi to Wydział Finansowy Urzędu Miasta. I jest to opłata lokalna na zasadach opłat lokalnych, jakie są w mieście. Tak samo jest za płatne parkowanie, podatek od nieruchomości czy opłata od nieruchomości. Są to opłaty lokalne, które uchwala gmina i może uchwalić je w różnej wysokości, oczywiście zgodnie z ustawą, może z niej zrezygnować. Ale to jest decyzja Rady Gminy. To nie jest wykroczenie w myśl polskich przepisów i tego my jako strażnicy czy policjanci na przykład nie sprawdzają, bo nie mogą. I mam nadzieję, że będzie to tak samo jak w Gdańsku, że ta ilość spadnie. Spadnie wyraźnie poniżej 500 psów rocznie. Wyraźnie musi spaść. Na to jeszcze potrzebujemy czasu,
ponieważ no, u nas jest ten efekt finansowy, to jest jedna z przyczyn, ale brak świadomości to jest druga z przyczyn. Która jest większa? Trudno mi w tej chwili wyważyć. Stawiamy na to, że brak świadomości będzie tą jednak wiodącą. Jestem jednak przekonany o tym, że jeżeli ktoś się decyduje na psa, na powiększenie swojej rodziny, to wlicza w to opłatę, czy go stać na to. I nie ma czegoś takiego, że wyrzucę członka rodziny z domu, bo nie chcę zapłacić kilkudziesięciu złotych na rok. Tu należy, naprawdę może jest jeszcze pole do popisu, ażeby mówić więcej na temat możliwości. Ja nie mówię o zwolnieniach, bo zwolnień też jest dosyć dużo, ale są one jakoś muszą być usankcjonowane i są wypisane w ustawie, kto może być zwolniony z takiej opłaty, czy w uchwale Rady Miasta. Ale jeżeli wydatek na przykład, nie wiem, tych 50 kilku złotych na rok jest dla mnie za duży, a tak może być, to czy mogę w dwóch ratach na przykład zapłacić? To jest może jeszcze pole do popisu, ażeby być bardziej elastycznym. A wiem, że takie możliwości istnieją, tylko mało kto może o tym wie, czy mało kto z tego korzysta. Ale należy o tym mówić. Tak powiedziałem, jest to na pewno duże pole do popisu, bo problem istnieje. Problem istnieje bardzo duży. Nie wiemy, co robić z nowym miotem. No mamy tą suczkę i ona nie jest sterylizowana. Są młode. Co z młodymi? Co z młodymi robić? Czy one mają znaleźć się w kartonie zamarznięte i jeszcze dodam 100 metrów od ogrodu zoologicznego zimą? Widok był bardzo makabryczny. Nie chciałbym tego po raz drugi przechodzić. Na pewno nie. Żeby jeszcze ktoś przyniósł, zostawił przy ogrodzie zoologicznym, żeby te pieski miały szansę. Jest to niehumanitarne traktowanie, tak samo jak każde inne. Porzucanie zwierzęcia jest już w tej chwili przestępstwem. Ale w mojej ocenie będzie to na pewno dać szansę tym zwierzakom, będzie jakimś, nazwijmy to nawet łagodzącym, no będzie jakimś inaczej będziemy na to patrzyli. Może też warto odpowiedzieć, czy teraz faktycznie ci, którzy, nazwijmy to bestialsko, traktują zwierzęta, odpowiedzą za swoje czyny, czy teraz to... No tak, i tutaj też naprawdę każdy mówi tak, no tak, psy były chipowane. Ten wyłowiony, zwarty w worku, powiedzmy o tym, miał chipa. Ten, który znalazł się, to była padlina już psa, z budą na łańcuchu, czy na lince przywiązany do budy, wyrzucony w lesie. Też miał chipa. Czyli wiemy, kim był właściciel. Wiemy, kim był właściciel. Nie wiem, jak ta druga historia się kończy, bo to jest sprawa, którą prowadzi prokuratura, ale w pierwszym wypadku, w każdej właśnie, może powiem,